Koronawirus, który od ponad 9 tygodni skutecznie dezorganizuje właściwie każdy z aspektów naszego życia, dotarł w najdalsze rejony świata. Worldometers podaje listę miejsc, w których odnotowano zachorowania i jest to długi wykaz. Liczy ponad 200 pozycji. Ogółem na świecie odnotowano już ponad 4 800 000 potwierdzonych zachorowań. Liczby przypadków tzw. bezobjawowych nie zna chyba nikt. COVID-19 odebrał życie niemal 317 tysiącom ludzi na całym świecie. Najwięcej przypadków odnotowano w Stanach Zjednoczonych. Ponad 1,5 miliona osób zachorowało, ponad 90 tysięcy zmarło. Na drugim miejscu w świecie jest Rosja. Tutaj COVID-19 dotknął blisko 300 tysięcy osób. Trzecim najbardziej dotkniętym krajem jest Hiszpania. Polska w tym smutnym rankingu była w poniedziałkowy poranek na 32 miejscu z liczbą zachorowań zbliżającą się do 19 tysięcy. Do poniedziałkowego poranka koronawirus zabił tutaj 929 osób. Najpoważniejsze ognisko aktualnie znajduje się na Śląsku. W stanie poważnym lub krytycznym w kraju mamy aktualnie 160 osób. W Polsce od początku epidemii wykonano ponad 600 tysięcy testów. W województwie podlaskim na 18 maja mieliśmy odnotowanych 389 przypadków, z których 9 zakończyło się śmiercią pacjenta. Miasto Suwałki oraz powiat ziemski suwalski przez pandemię przechodzą niemal suchą stopą. Od czasu ogłoszenia stanu epidemii w mieście zanotowano jedno zachorowanie, w powiecie kolejne 2. Wszystkie przypadki COVID miały łagodny przebieg i nikt tutaj nie wymagał hospitalizacji.